geneza oraz aktywność kulturalna Kaliny Spuszna-Godowskiego. Najstarszy członek zespołu Wacław Fiuk jako początek działalności kulturalnej w Pusznie wspomina rok 1927. W tym czasie powstała miejscowa straż pożarna oraz amatorski zespół teatralny, działający w celach rozrywkowo-zarobkowych. W działalności zespołu teatralnego zaznaczyły się takie nazwiska jak Jan Pietroń, autor scenariuszy, oraz nauczyciel Ignacy Smaga. Aktywność społeczności Puszna wyróżniała się już w gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Opolu Lubelskim, Klub Rolnika w Pusznie. W roku 1976 w kronice klubu zarejestrowano działalność zespołu tanecznego, kapeli ludowej oraz grupy teatralnej Klub Miłośników Teatru Telewizji. Zespół taneczny i kapela ludowa prowadzona była przez Józefa Gołofita, zaś zespół teatralny działał z inspiracji oraz pod kierownictwem Zofii Madejek. Lata 70. i 80. to okres niezwykle dynamicznego rozwoju aktywności członków zespołu, co poświadczają wpisy upamiętniające występy na terenie województwa i powiatu oraz pierwszych przeglądach i konkursach. Festiwal kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu. W konkursie Duży Mały pan Józef Jurak z córką Agnieszką zostali nagrodzeni. Wyróżnienie otrzymała również kapela ludowa. Wojewódzkie prezentacje teatrów poezji w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. W roku 1972 zespół wystawił sztukę pod tytułem Baśka, rok później pod tytułem Kaktus. Przygotował również inscenizację dla dzieci pod tytułem Kłoda. W roku 1984 zostaje przygotowana inscenizacja Rzecz Chłopska, gdzie na przeglądzie Scena Amatorska w Nałęczowie został najwyżej oceniony. W 1981 roku zespół, wystawiając Herody, bierze udział w przeglądzie obrzędów ludowych w Krasnym Stawie, zdobywając tam jedną z głównych nagród. W tym czasie w wystawieniu widowiska uczestniczyła rekordowa ilość osób – 51 aktorów. Inicjatorką wszystkich przedsięwzięć kulturalnych do lat 90. była Zofia Madejek. Zespół może poszczycić się utrzymaniem tradycji i przekazywaniem zwyczajów, organizując widowiska kolędnicze – Herody, Jasełka oraz Dożynki. Z biegiem lat zmieniają się tylko aktorzy. Widowiska teatralne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Członkowie zespołu występowali w Lublinie, Tarnogrodzie, Bełżycach, Kraśniku, Opolu Lubelskim i dziesiątkach innych miejscowości, które nie sposób wymienić. Z początkiem lat 90. ustaje aktywność zespołu. Jego działalność ogranicza się do sporadycznych występów. 7 lat później zespół ponownie wznawia intensywną działalność teatralną. Od tego czasu opiekę nad zespołem podejmują instruktorzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opolu Lubelskim. Wstępnie zostaje przygotowane widowisko teatralne Gody Pusznowskie, związane ze zwyczajami dotyczącymi Nowego Roku. W latach 1997 do 2007 powstają inne widowiska obrzędowe – Herody, Dożynki, Wieczór u Zośki. W tym czasie z uwagi na ogromne zapotrzebowanie repertuaru w ramach licznych występów i przeglądów działa również zespół śpiewaczy i kapela ludowa. Tak więc od roku 2010 repertuar zespołu stanowią pieśni i przyśpiewki ludowe, towarzyszące obrzędom i zwyczajom społeczności wiejskiej. Zespół do dziś szczyci się ogromną ilością występów, wielokrotnym udziałem i uznaniem nagrodzonym w prestiżowych przeglądach i konkursach. Przegląd zespołów obrzędowych w Nałęczowie, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kolędniczych w Batorzu, Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich w Maciejowicach, Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Wsi, Międzypowiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich w Piotrowicach, Międzywojewódzki Sejmik Wiejski Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej po Wiśle 2012 w Lipsku. Niezwykła aktywność członków zespołu zaznaczyła się również w prezentacjach tradycji i dawnych zwyczajów polskiej wsi, zaadresowanych do młodzieży szkolnej pod hasłem „To co było nam bliskie, poznajcie wszyscy”. Mieszkańcy Puszna przybliżyli najmłodszemu pokoleniu niecodzienność. Na przykład robienie masła w maselnicy,
pranie na tarze, prasowanie żelazkiem na węgiel, pisanie stalówką i gęsim piórem, przędzenie na kołowrotku, produkcję nici lnianej i wiele innych czynności. Niezliczona liczba występów na terenie województwa, powiatu i gminy świadczy o niezwykłości naszej jubilatki Kaliny. Swoją działalnością zespół popularyzuje tradycje i dorobek rodzinnej miejscowości, chroniąc kulturę wielu pokoleń, zachowując to, co najcenniejsze dla potomnych. Obecny skład zespołu: Gołofit Kazimiera, Fryza Janina, Jurak Jan, Koral Krystyna, Kołosińska Maria, Łasocha Barbara, Morszczyzna Elżbieta, Morszczyzna Marian, Oświeciński Zenisław, Nowicki Jerzy, Stanisława Pietroń. Tak szczególną i piękną działalność mogą prowadzić tylko ludzie o wrażliwych sercach i gorących duszach, miłujących tradycje. W roku 2012 dla zespołu zostały zakupione nowe stroje, współfinansowane ze środków samorządowych gminy i funduszy europejskich w ramach działania 413. Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Pierwszy występ w nowych strojach to udział w Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2012 w Lipsku. Nowe stroje przyniosły wyróżnienie w kategorii instrumentalistów dla pana Mariana Morszczyzny. 85 lat działalności zespołu Kalina, czyli o roli regionalizmu w dobie globalizacji. Jubileusz zespołu Kalina z Puszcza Godowskiego skłania do refleksji nad ideą regionalizmu we współczesnym świecie, przepełnionym kulturą popularną i kulturą chaosu. Działalność zespołu kierowanego przez instruktorów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opolu Lubelskim pozwala zachować pamięć o przeszłości najbliższego regionu. Pozostaje jedną z form obrony przed ujednoliceniem kultury narodowej i lokalnej. Powtarzane za poetą Cyprianem Kamilem Norwidem słowa: lecz aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba nam pomnieć, skąd się wyszło, w epoce walki o tożsamość nabierają szczególnego wyrazu. Hasło powrotu do korzeni eksponuje życiodajną moc tradycji, czyli nośnika treści kulturowych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, jako fundament danej społeczności.